O, dobra. Witam was wszystkich, z tej strony to ja, Hatsu Mavrik, tylko tutaj oczywiście wgrywa nam się świat, tak więc przepraszam za aktualne lagi, ale już po prostu... No wow. Ogólnie bawiłem się, jeżeli chodzi o Optifine, to się chyba tak nazywa, co nie? No, bawiłem się w Optifine, jeszcze mi nikt nie wyjaśnił, co to jest. Bawiłem się w Optifine i szczerze nie stwierdziłem, nie mam pojęcia, co bym mógł jeszcze zmienić, żeby tak nie działa, tak to nie chodziło. Ponieważ jak widzicie, no 5 FPS-ów tutaj, rozumiecie, no wgrywa się świat, no dlatego jest tych 5 pieprzonych FPS-ów. I to jest w większości przez to, że się wgrywa ten jebany świat, którego nienawidzę! No żartuję. Lubię go. Jak już jest tak 10, to już się gra dobrze, wiecie? To już jest kurde dobrze. Myślałem o tym domu. I nie wiem, co ja bym tam jeszcze mógł zmienić. Czy już po prostu nie mam pojęcia, co ja bym mógł jeszcze dać, żeby to działało normalniej. Zauważyłem, że nawet jak... Wiadomo, może być tam za dużo trochę tych modów. Ale... No nie wiem, no. Patrzcie, no. Przecież ten świat się wgrywa, jakby to powiedzieć, na moich oczach. Jeżeli macie jakieś pomysły, jeżeli chodzi o to, dlaczego ten świat się tak mozolnie strasznie wgrywa, to będę naprawdę ogromnie wdzięczny, jeżeli mi pomożecie z tym. No bo naprawdę, 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 naprawdę martwię się o to wszystko, bo się wgrywa strasznie. Jak widzicie, dzień szósty, nie ma nocy, ponieważ bawiłem się w tym trochę i w ogóle oglądałem, czy to przycina, czy nie. No i zobaczymy. Jeżeli chodzi o dom, tak myślałem, co by tutaj móc z tego domu zrobić. I teraz jak tak dostałem go w swoje łapy, to nie wiem, co ja bym tutaj mógł zrobić. Tamten pomysł był nawet spoko, ale pamiętacie, jeden miałem kiedyś taki dom, żeby się robiło ciemno? Myślałem, że się dźwięk spierdolił. Tak, przybliżam sobie. Elegancko, zajebiście, zajebiście, Hudson. Jesteś kurwa the best. No, no właśnie, to chciałem. Wiecie co? Nie wiem, co się dzieje, nie? Ponieważ... Dźwięk wiatru mi przycichł. I don't give a shit, guys. I don't know. I don't really know. Co się dzieje? I zauważcie, że dalej się wgrywa tutaj świat i po prostu to mnie najbardziej wkurwia, wiecie? Bo ja bym chciał po prostu wejść do tego, odczekać tam dajmy na to 5-10 minut, ale żeby się ten świat tak nie wgrywał, bo... No kurwa, zubata, ale nie mam go. No bo to jest tak naprawdę strasznie, strasznie upierdliwe, wiecie? To jest... Według mnie... No trochę dziwne i nie lubię. Wiecie co, dobra, tamten pomysł na ten dom był dobry, tylko ja... Wiatr jest znowu. Niebo widać. No, spojrzałem się w niebo i widzieliście coś z 100 FPS-ami. To jest demoniczne. No to jest to. Oż kurwa! Oż kurwa mać! Może przejdzie bokiem? Jak myślicie? Kurwa. Poczekajcie, ja tylko jeszcze tutaj... Weźmy do Optifine'a. Dajmy details. Mam Sky wyłączony. Zobaczmy, czy coś zmieni, nie? Czy coś to zmieniło? Patrzcie, włączamy Sky, nie? Czy coś się dzieje? Nic się nie dzieje. Nie, tylko wyłączmy. O kurwa, nie to. Tutaj czasami, no, będzie jak będzie tak naprawdę. Sorki, przepraszam was naprawdę. Przepraszam was za to, że to może chodzić jak chodzi, no ale nie wiem, co się z tym dzieje. No, może rzeczywiście z tymi modami, jest to oczywiście zajebisty pomysł, bo te mody są po prostu zajebiste, ale no...
Jeżeli to się będzie tak działać, no to ja najwyżej to usunę i wezmę tylko te mody, które będą mi tutaj jakoś tak bardziej. Czyli na przykład bym wywalił 2, 3. No jak ja chcę zrobić. Ja pierdolę, przecież wtedy to miałem, a teraz kurwa znowu tego nie mam. Oh, damn it! Nie wiem co z tym tornadem, jaki deal jest z tym tornadem, ale kurwa coś się z nim stało. Wszystko się ściemniło, niby coś tu się dzieje. Może nawet ten moc tym właśnie tornadem usunę tak naprawdę. Bo jakby to powiedzieć, no nie widzę sensu zbytniego. Kurwa masz, przecież miałem tutaj, miałem eleganckie drzwi. Firmy zajebiście. Zajebistej firmy, kurde. Poczekajcie, czy my mamy... Jeszcze taka jedna rzecz, okej? Okay? Pozwólcie. Rain and snow fast. Nie, no to nie ma. Mi się wydawało, że był deszcz jakiś, był czy coś, a to chuj. Jeszcze wam zaraz powiem, tylko tutaj oczywiście się tym... Bo może wiecie co usunę, ja może właśnie usunę ten moc tym tornadem, bo on... Ja zauważyłem, że bez niego... Ta gra działa, jakby to powiedzieć, troszkę tak... Lepiej. I co, to będę miał pojedyncze drzwi, no bo tutaj nic z tym nie zrobię. To jeszcze zróbmy tak. Jeżeli wy macie oczywiście jakieś pomysły co do tego, no to ja będę zajebiście wdzięczny, naprawdę. Ja się jakoś nie zgrywam czy coś, będę po prostu, kurde, ogromnie wdzięczny za jakąkolwiek pomoc. Spróbujmy tutaj przejść. Bo tutaj jest około 30 coś modów, ale no nie no ludzie, no kurwa przecież. Ludzie nagrywają z 80 modami. Powiem wam tak. Mamy, jak widzicie, macie to. Mamy Master Ball, mamy Rare Candy, mamy 16 potów. Dlaczego? Ponieważ postanowiłem sobie wgrać tego moda. O, patrzcie, tu możemy... Serio tutaj wyłączamy, tak? Lals. Co? Delete mode. Delete mode, kurwa nic. Chuj z dupy. Poziom trudności normalny? Na pewno to jest normalny. Hardcore. No dobra, to tam jest to zjebane. Straszne to jest. I jak właśnie widzicie, no mamy tego moda z Pokemonami. Jako, że nie mogłem sobie wziąć na samym początku tych Pokemonów. O, Turtle. Dat Turtle wiruje. Poczekajcie, czy mamy? Ja nawet będę chyba zaraz w stanie wyjść i po prostu usunąć tego moda z tym wiatrem, no. Będzie całkiem wcipkę. Więc zaraz się słyszymy. Okej, okay, a więc witam was wszystkich z tej strony, to ja Hudson Maverick na praktycznie wgrywaniu świata. Teraz zmieniłem ten dom, jeżeli widzicie. Coś się zmieniło, moi drodzy, mianowicie przed chwilą próbowałem coś z tego Minecrafta nagrać, jednakże FPS-y szaleją nadal, nie wiem dlaczego. Próbowałem się oczywiście z tym bawić, bawiłem się z tym długo w Optifine. Czy ty kurwa, czym ty kurwa jesteś, ziomuś? Na pewno cię. Psajdak! O nie, no to Psajdaka mamy. To Psajdak będzie naszym pierwszym Pokémonem. Chodź tutaj, Psajdak. Ej, pizdo. Jest. You! Fuckers. No to mamy naszego pierwszego Pokémona. Kurde, mamy Psajdaka. Yeah! Holy motherfucker! Mamy Psajdaka. I jak widzicie tutaj, aktualnie jest... Ale tu jest ten latający... Aktualnie jest 11 tam FPS-ów na modzie z tornadem. Miałem FPS-ów około...
ile ich tam było. Gdzie dalej to chodzi, tak kurwa z dupy. Przepraszam was za te przekleństwa, ale ja po prostu już... Ja nie potrafię, ja... Jak nie miałem w ogóle żadnych modów w Minecrafcie, nie? This is my story of my life. To było tak, że nie patrzałem w ogóle na to, jak to wszystko idzie. Jak grałem sobie wszystkie te mody. I postanowiłem, że będę jej nagrywał to. Tak zawsze, jak mam nagrywać coś, to po prostu się wszystko zaczyna pierdolić. I tak jest naprawdę znowu. Jak widzicie, jest dzień szósty. Ponieważ no troszkę, tak jak mówię, się z tym bawiłem, sprawdzałem, czy tutaj to w ogóle działa, sprawdzałem nagrywanie. I cały dzień szósty przeminął mi. Więc za to was przepraszam. Ale jak widzicie, aktualnie mam do 13-16 FPS-ów. Ja oczywiście będę wam bardzo zajebiście wdzięczny, jeżeli w jakiś sposób wspomożecie mnie i powiecie mi, co mogę zrobić. Ponieważ, no ten... Powiem tak, ten moc tornadem mógł coś tam robić, ponieważ... Jak wiecie, cały ten wiatr, cały to, ten dźwięk tego wiatru, całe to wszystko się ruszało, no to może. Jest tu około 30 coś modów. Oczywiście dziękuję użytkownikowi Banul, że mi je podesłał. To, że mój komputer jest... zryty, no to już jest inna tak naprawdę sprawa. Ale no nie wiem, no... O kurwa. Jeszcze nam się to złamało. Psyduck. Psyduck jest zajebisty. Mówcie co chcecie, ale to jest jeden z fajniejszych Pokemonów. Mamy 55 Brooku. Ale szkoda się Brook nazywa. Brook Hogan, he. Lol, shame. O, to jest ten Pit Gay. No jest gejem. Ała, upadłem. Co to jest? Co to jest, kurde? Horsea. Już nie pamiętam, wiecie, już Pokemony były dawno strasznie. Przynajmniej mi się tak wydaje. FPS-y, jak widzicie, no skaczą, skaczą. Ale tak jak mówię, nie wiem, nie mam po prostu pojęcia i to... to... O nie, no ziomuś, what the fuck? Are you fucking kidding me? Kurwa, party in my house. Ja pierdolę. Magikarp. Pamiętam cię. No i... kurde i... Jeszcze jedna rzecz, którą muszę sprawdzić, mianowicie Global Mode... Vanilla, tak? To nie będzie Vanilla. Creepersy, Spidersy, Endersy, nie. Hostile Ogrsy... Ogry... Wraithy, Werewolfy... Nie, no dobra, niech się coś tam robią. Cave... tutaj jest ogry. Wszystkie te ogry, ponieważ ja ogrów nie lubię strasznie. Dobra, przyznam, dają nam obsidian, tak? Ale no ludzie, no bez jaja, nawet domu nie zacząłem robić i on już jest zdany tak naprawdę na łaskę tego, czy oni stamtąd wyjdą z rana oczywiście, bo postaram się ich stamtąd wyprowadzić bardzo grzecznie. Czy nie, bo... Co, mamy tutaj w ogóle, mamy jabłuszko. I naprawdę, czekam na wasze komentarze, jak, czy jakoś będziecie mogli w tej sprawie pomóc. Jeżeli nie, no to... No to spoko, no... No to jakoś to będzie. Jeżeli na przykład... Usunięcie tych modów i wygranie, tylko to będzie znowu zabawa, ja się z wgrywaniem modów nie lubię. Nie lubię wgrywać modów, ponieważ to jest... Może to niekoniecznie jest super jakieś uciążliwe, wiecie, ale... O, Magikarp jakiś ładny. Ale no jednak ja jestem tak miałem już parę po prostu kłopotów z tymi modami. Instalowałem, tak wiecie, po solo te mody instalowałem. No i się niby instalowały, ale później się okazywało, że się nie zainstalowywały te mody, no i... No, komóreczka. I się później okazywało, wiecie, że ten, że... Tak mówię właśnie, instalowały się, później się okazywało, że się nie instalowały i to było takie coś, że i tak mi gra później crashowało, no i tak naprawdę tylko dzięki Banulowi mam tyle tych modów. Bez nagrywania mam 23 FPS, no a tutaj jest 13, więc jakiś tam deal musi być niestety. Jakie są bananki? Banany są strasznie dobre. Poczekajcie, czy oni stąd poszli? No jeden wyszedł mniej więcej, no dobra, już bezpiecznie, ale lepiej jakbym się tam nie zbliżał. Przynajmniej na razie. Pozbieramy tutaj co tu jest w ogóle. Mam trochę pomysłów, jeżeli oczywiście nie zginę, ponieważ jak wiecie lub jesteście nowi i nie wiecie, a jesteście zainteresowani Minecraftem, przepraszam oczywiście też, że tu jest tak ciemno, ale
Ale jak zobaczycie tutaj muzyka, nie, muzyka, ustawienie graficzne, gdzie grafiki, jasność. Dobra, ustawiałem to, że jest na max jasności takiej, o takiej, że ja widzę aktualnie, no. Jak to będzie w grze, zobaczymy. I przyznam wam jeszcze taką jedną rzecz. Czym ty kurwa jesteś? A ty jesteś tym elektrycznym. Szkoda, że tutaj to nie robi większego znaczenia, czy ty jesteś gościu elektryczny, czy ty nie jesteś elektryczny, bo to jest wiadomo. Ale mod jest dosyć zajebisty, powiem wam. Widzicie, mam już Psajdaka. Tylko nie mam niestety żadnych tabletek ani nic, żeby go tutaj wyleczyć. A nie chcę, żeby on od razu nam zginął, bo nie bardzo wiem, jak go można... odrodzić. I jest jeszcze taka właśnie jedna rzecz. Dlaczego miałem na początku najlepszego pokebola i najlepsze właśnie też hity? Bo ja postanowiłem tak, na początku i tak byśmy dostali jakiegoś randomowego poke... Nie, no jednego z trzech pokemonów. A ja go... Ja niestety nie dostałem go, więc postanowiłem sobie taką tutaj rzecz zrobić i wydaje mi się, że good deal, jakby to powiedzieć. Patrzcie, ile tutaj pokemoniastych jest. Strasznie ich dużo. Tak myślę, sugarcane, trzeba mieć dużo te, wiadomo, sugarcane jest dosyć ważny. Tutaj... Kroki oczywiście, masa kroków. Masa kroków, jeszcze więcej kroków. Poczekajcie, weźmy sobie pochodnie. Wow, ziomuś, ty się... A, dobra. To czasami słyszycie te kroki i myślicie sobie, o Boże, co tu się dzieje? A tu się okazuje, że to taki... This motherfucker, nie? This motherfucker tried to get my metal. No tu nic nie ma niestety. Myślałem, że tu będzie jakiś fajny cave, tak zwany. That slogan. Patrzcie, tu jest. Czy tutaj któryś będzie, który będzie miał za dużo chapców? O, żelazo. Kocham. Aha, bo nie mam tego. Co to jest gaduła? Gaduła, hehehe. Dobra, wiecie co? Boję się tych kroków, kurewę. Postanowiłem... A tu jesteś tym gaduła. Postanowiłem sobie zrobić tutaj... proszę bardzo... Pickaxa, żeby... To, oczywiście chciałem to wam powiedzieć, że sobie go zrobię. Zamiast po prostu go zrobić... Jak wygląda czas? Nie wiem, ile tam będę nagrywał tego, ale to znowu wyjdzie ten odcinek piątkowy, dosyć taki dłuższy. Bez jednego niestety moda. Jeżeli oczywiście chcielibyście sami wypróbować ten mod, bo przyznam, że jak idzie te tornado, to jest dosyć tak fajnie, ale przy nagrywaniu powiem wam tak, jak nagrywacie, jak ja nagrywam, o kurwa, jak ja na przykład nagrywam, to mi te tornado w ogóle się jakby nie pokazuje. Tylko tam widać coś i ani wiatru nie słychać, ani nic, to jest takie... To jest strasznie dziwne i po prostu, no wydaje mi się, że jednak nie warto to jest, nie warto jest to używania, skoro niezbyt to trybi. Co jest? A, piasek sobie wziąłem, zawłaszczyłem. I co, o czym właśnie, bo, no wypierdalaj mamy. O czym bym chciał pogadać, ponieważ ostatnio tak oglądam o innych na przykład let's playerów, czy tam osób innych, czemu tu się tylko ci jedni respią? Że takiego gówna jak na przykład jak Minecraft nie będziecie widzieć na tym kanale. Patrzcie, no jaki party hard. No zabijemy kurwa. Chodź tu. It's time for the main event of the evening. Wypierdalaj. It's time. Nie dałeś mi niczego fajnego, ziomuś. Jesteś zjebany. Jeżeli myślisz, że jesteś gościu fajny, to nie, to się mylisz, nie. Trzeba ich po prostu wybić, skurwieli. Mamy Immortal Blade, który się nigdy nie kończy, nie? Dobra, kończy się. Oni mnie nie atakują, ale... Nie chcę z nimi zbytnio się bawić, wiecie, wolę go po prostu zabić, niech mi on nie przeszkadza. No i zobaczcie, jak się świat nam wyrenderował.
Mamy z 16 FPS-ów, przy najlepszych tutaj do 20 dochodzi. Ja po prostu chcę... Bo, no i właśnie, co do tego Minecrafta tam, bo... Ja rozumiem, że wiele osób, normalnie hashtag JJJoker, spowodowały, że Minecraft stał się uważany... Jest to gra uważana za gówno straszne. I po prostu mi... Mnie takie coś tylko i wyłącznie tak naprawdę irytuje. Bo Minecraft jest fajną grą. Przy Minecrafcie, mniej więcej ja mam tak samo przy Minecrafcie jak przy WW12. Jeżeli nie wymyślicie własnego storyline'u... O wow, dzięki, że teraz, nie? Jeżeli nie wymyślicie własnego mniej więcej storyline'u w WW12 i będziecie... No kurwa! I będziecie dalej cały czas jechać tym, który wam gra każe właśnie taki robić, no to tak naprawdę zanudzicie się strasznie na śmierć i będziecie robić co tydzień te same walki. A w Minecrafcie jest coś takiego, że gracie, czy nagrywacie, czy nie, i wasz mózg pracuje, wy... Kurwa. Czemu to się nie zmienia? Przecież to się powinno zmieniać. Ja nie chcę bananem. Banana będę jadł. Come on, noobs. Help. I nie rozumiem po prostu niektórych ludzi, którzy... To już taki stereotyp, że Minecraft jest strasznym gównem i jest to tylko gra dla dzieci. No sorry, no... Ja powiem wam coś takiego. Ja mam lat 17. Psychicznie jestem nawet dosyć taki normalny, chociaż czasami wątpię w to. Ale... No, co jest? Ale po prostu... Oła. Ale po prostu ja... Siadam sobie przy takim jakimś zagrajmy od jakiegoś randomowego kolesia. I tak. Oglądam, wyłączam. Doszedłem do połowy i ja wyłączam, bo mnie to strasznie nudzi. Oglądam sobie na przykład Minecrafta od tam polskiego pingwina, czy tam innych osób. I ja tak. Odpalam, widzę, jest godzina filmu. Myślę, normalnie bym go wyłączył. Ale nie, Minecrafta oglądam. Dlaczego? Nie wiem. Po prostu ta gra jakoś tak mi się podoba. Ludzie jak komentują tego Minecrafta, to jest tak fajnie, to jest taki, tak się czuję, tak... Kurwa, tak sobie gra na przykład w ten wrestling. Puszczę sobie takiego polskiego pingwina, czy tam nowe... Slaya, Immortala. I tak sobie oglądam. Na przykład... właśnie Sly Fox ma coś takiego, że ma co piątek Homecraft. Godzinę. Immortal HD ma coś takiego, że co sobotę ma Spookycraft. Też godzinkę. I to mi się jakoś tak ogląda tak fajnie, wiecie? I nie wiem, no... Ciężko mi jest po prostu powiedzieć, no wiecie, mi się ta gra podoba, ale wyjdzie ten dom dziwny, ale spoko. Na razie robię takie coś, żeby móc w nim zamieszkać. A później się będę bawił w jakieś dekoracje, bo tutaj chcę zrobić najpewniej drugie piętro i to zobaczymy, jak to wyjdzie. To będzie dom, który kiedyś był na moim tutaj niekoniecznie kanale, ale... Znaczy, no kiedyś był na tym pierwszym kanale na YouTubie. Co mi się później spalił. Raczej nie będzie taki sam, ale coś w tym stylu stworzę. I Minecrafta jakoś ja potrafię oglądać. Podoba mi się naprawdę ta gra. Nie mam może wersji oryginalnej, ale kiedyś na pewno kupię. No i co ludzie, no... Jaki jest w ogóle wasz stosunek, jeżeli chodzi o Minecrafta? Czy też go bierzecie za grę dla retard kids, którzy nie potrafią w nic innego grać, czy jak, bo... No tak naprawdę to mnie z jednej strony też ciekawi, bo chciałbym się dowiedzieć, co inni uważają na ten temat. Ja znam parę osób, pozdro dla niektórych właśnie, że właśnie mówią coś takiego, że Minecraft jest taki dziecinny, takie coś. A jednak ja potrafię na przykład, niekoniecznie w Minecraft tylko i wyłącznie, ale potrafię sobie, kurde, wziąć... W ogóle wezwijmy naszego sajdaczka, słodziaczka. Cześć! Miej całe życie, proszę. No, no nie, no synek, a nie chcesz może... Kurwa mać. No to żyj, wpierdol się. Dobra. Może być na jakąś walkę, nie? Zaraz zobaczymy. No dom jest jak na razie barak w Auschwitz, ale spokojnie, będzie ładnie. Będzie naprawdę ładnie. Obiecuję wam. Obiecuję wam. Seriously, obiecuję wam. Co tam jest? Tak oglądam. Szukam jeszcze Turtela, jakby to powiedzieć. To pro MLG.
Kurwa, tu nic nie ma, tu nie ma żadnych żółwi, no what the fuck is that? Przecież widziałem jednego żółwia. Usunąłem moc tornadem, żółwia brak, no get them. Ziomuś, ty musisz umrzeć, bo ty mnie możesz jeszcze tutaj coś mi zrobić, a ja nie chcę. I'm afraid. Kurde, muszę sobie znaleźć ten, muszę sobie znaleźć dużo piasku. O, ho, 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 muszę sobie znaleźć, o Jezus, ty śmiechowy. Okna potrzebuję, rozumiecie? Dużo okien, strasznie dużo okien, więc dużo strasznie piachu. Ale ten Minecraft, no... Bo ja właśnie tak jak mówię, ja znam tam parę osób, że mówią, że Minecraft jest... Że dziwią mi się, że na przykład ja sobie obejrzę Huśka, a po prostu mi się Huśka, kurwa, fajnie ogląda, no... Nie tak, że oglądam vloga i sobie tam fapuję, bo nie, no ten gość nie jest super zajebisty i w ogóle nie jestem gejem. Żeby kurwa nie było, nie? Ja pierdolę, bo tutaj się powoli zagłębiam w złe tematy. Kokobin, kokobin. Kokobin, kokokokokokowin. I... No jednak... Dziwię, ludzie się dziwią, a ja po prostu sobie tak biorę to... No, obejrzę sobie Huśka, posłucham co on tam fajnego powie, bo... Husiek się na przykład bardziej zna na tym Minecrafcie niż ja. Ja to wiem, on to wie, chociaż nigdy nic, żadnych komentarzy na przykład nie jestem taką osobą, że mu pisze... No cześć Husiek, wiesz, zajebiście nagrywasz Minecrafta, jesteś moim bogiem, bądź moim ojcem i w ogóle, no nie, no ja po prostu obejrzę sobie, no i fajnie dam mu łapę w górę, bo tak zawsze robię. I oglądam, na przykład jeżeli chodzi o youtuberów, których nie oglądam i mogę wam od razu o tym powiedzieć, to Roka od czasu do czasu obejrzę, tak samo jak Roya. Wiadomo, to tam są różnego typu sprawy, ale kogo nie oglądam, a wiecie tak... Znaczy nie podoba mi się ogólnie, jak ludzie oceniają innych, czyli spójrzmy na taką Kinę. Ona jest osobą, no można powiedzieć otyłą, tak? No bo jest jednak osobą otyłą. Ale wiecie, dla osoby otyłej tak naprawdę nie jest miłe, jak mając tam 1000 widzów, nie, ona tam chyba z 6000, czy tam od zajebania ona ma tych widzów. Czym ty jesteś? Nie wiem, czy ty kurwa jesteś. Ale nie jest dla niej... No co ty byłeś? Czy ty byłeś, ziomuś? Nie jest dla niej miłe, jak tam... O, cześć. Jak tyle widzów i tyle osób jej będzie mówić, jesteś gruba, kurwa, jesteś zjebana totalnie. W ogóle idź, kurwa, spierdalaj stąd, ty grubaska zajebana. Wiecie, no to nie jest zbytnio miłe i... Niech ten, który... Który jest taki, kuźwa, że tam nigdy nie hejtował Kiny, niech, kurwa, pierwszy rzuci tym kamieniem, no bo to... No patrzcie, żaden kamień nie leci w moje okno, no to zajebiście. OBULAR! Kurwa! Najman! No, Najman, ty się tam daruj. Wow, what the fuck? The fuck is that? Tam trzeba będzie zejść. Tak, zobaczmy. Jeżeli taki Jiggy Fly mnie pokonał... Ja muszę znaleźć takiego na mniejszym levelu i z mniejszą ilością życia, wiecie? Żeby to miał jakieś nogi. Ręce i nogi. Właśnie to. Ja myślałem, że coś mu się dzieje. On po prostu sobie pływa. Biedaczek. I no to nie jest miłe, wiecie, no. Po prostu są osoby takie i są osoby inne, no tego nie zmienicie. Jest na przykład taki Justin Bieber. O wow, ale zlogowało potężnie. Jest sobie taki Justin Bieber, który jest przez wielu po prostu uważany za wielką pizdę i ciotę. I ja nie będę oszukiwał się z wami, nie będę wam mówił, że nie, bo ja też go uważam za pizdę i za ciotę. Ale spójrzmy na to... Czy to jest jakieś powodne miasto? Tak... What the fuck? Wow... Ej, zajebisty place. Czy kurwa, czemu ja tak... Fuck, za dużo polskiego pingwina, nie? No to oczywiście pumpkiny. Nie było, nie zapomniałem o tym, że to są pumpkiny, a nie jakieś dynie, kurde, które ktoś wymyślił, że to jest dynia i jakiś cjep.
Ale co tu mamy w ogóle? Bo jakieś... Ja stąd wypierdalam. Aż mnie ściary po jajach przeszły. Serio. Kurwa mać, ja wypierdalam stąd. Pewnie będzie teraz, że Hudson Maverick w swoim Minecrafcie nic nie pokazuje nam, tylko kurde... A to ty byłeś chuju! Psej tak, ile ty masz życia? Ile ty masz level? Kurwa, 9, ja mam z poziomu 7 tego gnoja. Ach, kiwi. No good, not good deal, o, tak bym to powiedział. Trzeba tam się przejść, wiecie? Powiedzcie mi, że te dziwne dźwięki wydaje ten Psejdak tam na górze. Ała! Kurwy. Łe. No i właśnie tam Bieber, nie? I... Ja też go właśnie uważam za ciotę, no bo zauważcie, no gościu ma pedalski głos. Tylko, że... Spójrzmy inaczej. Czemu ja to mieczem rozwalam to w ogóle? Dlaczego to mi się nie przemienia? Na kill off. Mi to ciekawi. Może coś zjebałem się sobie tak, o tak. Czemu by nie? I zauważmy sobie tak, że my jesteśmy takim narodem, że hejtujemy ludzi po całości. Polacy są normalnie pierwsi do hejtu, nie? Ale jeżeli ktoś ich zaczyna hejtować, to już nie jest tak fajnie, nie? Ja tam nie mówię, jeżeli tam wiecie te akcje z tym, że ludzie dawają łapkę w dół, bez komentarza, no bo to jest po prostu moja opinia, jeżeli ktoś tak robi i nie powie ci dlaczego, no to jest pizdom i tyle, no i kurde, sorry ziomki, ale tak jest. Zubat! Cześć! Ziomuś! Co w ogóle z tą chodzi? Ale zauważmy, znowu ja tak zaczynam, przepraszam was za to, że zaczynam te tematy, nie kończę ich, później mówię w ogóle co innego. Ale jak tak po prostu już mam, no i tak już jest. Wiecie co, bo tu... Przyznam tak, że są fajne miejsca, nie? Ale... Co to jest? Boję się. Czym ty kurwa jesteś? Czym ty kurwa jesteś? O kurwa mać! Kurwełe. Wypierdalam z tej imprezy. Wypierdalaj stąd. Trol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 o. Trolololololo. Ten kurwa mnie goni. Trolololololololo. Trolololololo. To było za głośno, nie? Nas też było. O! Kurwa, przecież to jest... Ale sobie zrobiłem imprezę, nie? Kurwełe. Fajne miejsce, panowie. Będziemy się bronić! O kurwa. O kurwa. O kurwa mać. To będzie 4. czy 5. odcinek? Ja pierdolę. Kurwa. Widzieliście, je to ścierwo zadawało... ...nam obrażeń? I co teraz? Kurwa.
No i nic, no, świat został zdelejtowany. Nie ma już go. Wow, powiem wam, że się nie spodziewałem. Trochę szkoda, wiecie, bo chciałem ten dom zbudować, chciałem psejnaka wyewoluować. A tu chuj. No ale nic, moi drodzy, jeżeli byście chcieli jeszcze jakąś serię z Minecrafta, wiem, że parę osób by na pewno chciało, mam nadzieję przynajmniej taką, to piszcie mi pod komentarzami, czy także chcecie z hardcora, czy nie z hardcora. No i co, no i po prostu, tak jak mówię, piszcie mi w komentarzach. Ja z chęcią, i mówię to naprawdę, z chęcią wam zrobię serię z Minecrafta. Jeżeli to będzie hardcore, postaram się nie zginąć jak ciota w tym odcinku, w trzecim, chyba, czy czwartym odcinku. Jeżeli to będzie normal, to postaram się dla was zrobić jakieś... No po prostu, no to będzie takie coś w stylu informacji ogólnych, czy no ogólnie będę sobie chodził po świecie Minecraft budował i będę się z wami komunikował co piątek w półgodzinnych odcinkach. No ale serio, myślałem, że się jakoś tam obronimy czy coś, a tu się okazało, że nie. Więc powtarzam jeszcze raz tak naprawdę, no jeżeli byście chcieli jeszcze jedną serię Minecrafta hardcore, piszcie. Jeżeli byście chcieli jeszcze jedną serię Minecrafta zwykłego, piszcie. Piszcie mi oczywiście co. Więc ja się z wami żegnam, do usłyszenia. Cześć i uczcijcie to, jakbyście mogli minutą ciszy, bo to był gangbang. Wyblowa mi po prostu na ryj. Kurwa, 5 serduszek mi zżarł jednym atakiem. Chciałem się bronić. Nie spodziewałem się, że tam się takie wiksy dzieją na dole, że tam jakieś party rock, hard, kurde i w ogóle. Psajdak niestety umarł. Dom zniknął. No nic, więc... No cześć. I do następnej serii. Narka. Witam. Dobra. Przecież to będzie na końcu ostatniego Minecrafta. A więc tak. Jeżeli chcecie, abym nagrywał nadal Minecraft for Hardcore Noobs na tamtym save'ie, tylko jak już od razu chcę powiedzieć, jakby to wyglądało, bo już mamy taki główny deal. Jeżeli byście chcieli, abym nadal nagrywał na tamtym save'ie, bo jak widzicie, on tutaj jest, bo ja na szczęście miałem zapisane na innym folderze. Więc tak. Jaki jest deal? Taki jest deal, że oni mnie tam wtedy zrejpili w tej, pod tą jaskinią, czy tam pod tą wodą, gdzie to tam było. I naszym głównym celem, oprócz oczywiście tego, żeby nie zginąć wcześniej, jest zdobycie takich rzeczy, żebyśmy ich wybili tam wszystkich na samym dole. I to będzie główny deal na, tak naprawdę tej serii. Oprócz, tak jak mówię, przetrwania oczywiście. No i wiadomo, no bo nie chcę nic mówić, ale żal mi trochę tego Psajdaka i żal mi tych rozmnażających się w zastraszającym tempie królików pod skałą, czy gdzie tam nie zapierprzyłem ich. A więc tak, jeżeli chcecie, abym nagrywał dalej tą serię w Minecrafcie na tym samym save'ie, piszcie mi po prostu. No, może się uda. Wiadomo, tam miałem zrobić do pierwszej śmierci, ale widziałem, że się wam spodobało i może będziecie chcieli, żebym to nagrywał nadal. Więc ja się z wami żegnam. Do usłyszenia. Cześć!